Hejka, witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Natalia i dzisiaj znowu nagrywam dla Was takiego vloga z mojego dnia w pracy. Natomiast to nie będzie tylko z pracy, bo ja jestem tutaj dzisiaj od 10 do 13 i potem idę na zajęcia. I po zajęciach wracam tutaj z powrotem. Także pokażę Wam wszystko co i jak. Aktualnie jest chwilę po 10. Czekam właśnie na szefową, żeby otworzyła sklep. I zabieramy się do pracy, ale oczywiście najpierw musi być kawka, także nie wiem czy jest mleko, więc chyba będę musiała iść na małą wycieczkę do Lidla po mleko. I zaczynam. Podejrzewam, że dzisiaj będzie dużo paczek, bo jest poniedziałek, a w poniedziałki zawsze jest dużo roboty. Więc no, cóż, czekam na razie. Siedzę w samochodzie, bo pada dzisiaj znowu i dopiero wyprostowałam włosy, więc nie chciałabym, żeby znowu się pokręciły, także czekam w samochodzie. Mam nadzieję, że pani Agnieszka zaraz przyjedzie. Tak, myślałam, nie było mleka, więc skoczyłam szybko po mleko do kawki i oczywiście wróciłam z workiem marchewek. No, nieważne. Teraz słuchajcie, zamówionka sobie wydrukowałam już, tutaj czekałem na zebranie. A ja biorę jeszcze Łuczusia kawy z mojego świątecznego kubka i lecę je zbierać. Git. Mogę iść zbierać teraz zamówionka. Marta się zawsze ze mnie śmieje, że jak się tak ubiorę, jak normalny człowiek, to wyglądam jak szczur na otwarcie kanału. Ale no, jak idę na zajęcia, to ja się tak ubieram na co dzień, więc mój outfitik, proszę bardzo. Dobra, idę zbierać zamówienia. Podrukowałam sobie już paragoniki, wszystkie zamówienia też mam zebrane, więc przyszłam sobie teraz wziąć trochę kartonów na zapas, żeby nie musieć chodzić w kółko. I zaczynam pakować paczki, została mi w sumie godzina do mojego wyjścia na zajęcia, więc muszę spakować teraz jak najwięcej po prostu, żeby dzisiaj większość wyszła. Także zabieram sobie karton, na przykład na badzika. O, proszę bardzo. Zabieram sobie również takie mniejsze kartoniki i idę. I zobaczcie w ogóle to. Żenada. Generalnie żenada. Chciałabym mieć takie spanko aktualnie, jakie ma kokuszka. Ale no cóż, trzeba pracować. Powiem Wam tak, generalnie bardzo mi ciężko jest dzisiaj postawić tutaj telefon, ponieważ jest jeszcze bez obudowy i się ślizga tutaj na blacie, dlatego przez chwilę będziecie widzieć tylko mnie, jak pakuję paczkę. Dobra, jak paczucha jest zapakowana, to trzeba wygenerować na nią etykietkę. Także właśnie to robię. I teraz idziemy zanieść na kubkę dla kuriera. Proszę bardzo. Lecimy dalej. Takie paczki, które się pakuje w folię, są moim ulubionym typem paczek, ponieważ pakuje się je najszybciej. A te w kartony to niestety halo ostrość. O. Te w kartony, które się pakuje, to niestety trochę czasu więcej zajmują, więc wolę zdecydowanie te, co się pakuje w folię. No ale trudno. Nie wybieram sobie paczek.
skończyłam się. Ogólnie. Rzecz mi nic. Już nie mam siły, nie chcę mi iść na zajęcia w ogóle, ale już i tak dzisiaj rano nie poszłam i na późniejsze też nie idę i idę tak w zasadzie dzisiaj tylko na jedne zajęcia, takie, które są, powiedzmy, że ważne, ale no nie chcę mi się iść. Dobra, zapakowałam tyle paczek, ile się dało. W sumie całkiem sporo ich zapakowałam, jak na godzinę czasu, dwie prawie. Na razie uciekam na UZ, bo zaczynam zaraz zajęcia. I widzimy się potem z powrotem w Cavallo. Powiem wam, że całkiem miłe jest to, że ja na UZ z Cavallo mam bardzo blisko, bo samochodem mam jakieś półtora minuty dosłownie, bo no, jakby nie patrzeć, to jest prawie po drugiej stronie ulicy, więc chociaż o tyle dobrze, że mam blisko z pracy na uczelni i z uczelni do pracy, więc jest okej. Okay. No nic, śmigam na zajęcia, bo już jestem oczywiście spóźniona, ale to nic. Znowu minęła połowa dnia i zaczęło świecić słonko, no ale dobra. Skończyłam już zajęcia, także to jest na dzisiaj koniec na uczelni. Byłam tutaj szalone 2 godziny. I uciekam teraz z powrotem do pracy. Przyjechałam już z powrotem do pracusi, także właśnie wchodzę. Idę dalej pakować paczki. Słuchajcie, chciałam wam dzisiaj nagrać, że robię coś innego, będąc w pracy, ale ja dzisiaj nie robię nic innego poza pakowaniem paczek od rana. No, odkąd wróciłam z zajęć, to dalej siedzę i pakuję paczki. Także może kiedyś skończę, to wtedy zajmę się czymś innym, bo mam parę rzeczy do zrobienia, ale jakoś tak nie mogę się za to zabrać. Przyszłam właśnie koło kaloszków, bo muszę poszukać jedne kaloszki do zamówienia, ale nigdzie ich nie widzę. I niestety czasami zdarza się tak, że właśnie coś się sprzeda, ale jednak tego nie ma. Więc teraz bym musiała zadzwonić do klienta i powiedzieć, że nie ma kaloszków dla niego. Może sobie wybrać inne. Przyjechałam właśnie po pracy do stajni, znaczy w sumie to byłam jeszcze po drodze w domu, szybko się przebrać i dzisiaj nie wsiadam na Foxa, przebrałam się jeszcze w dżinsy, bo muszę jechać do galerii po parę rzeczy, także do stajni w sumie wpadłam tylko po to, żeby zrobić Foxowi jedzonko na jutro, trochę go wyczyścić, wymiziać i lecę na zakupki. Także jeśli wam się podobał film z mojego dnia, znaczy chciałam, wierzcie mi, że chciałam wam nagrać więcej z pracy, ale no mówię, ja siedziałam cały dzień dzisiaj i pakowałam paczki, także no cóż, może kiedyś w końcu się uda, że będę robić coś innego. Natomiast ja się z wami na ten moment żegnam. Jeśli wam się podobało, to możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!